O, patrzcie, jak elegancko, kurde, pantera ma. Jaki wygodnicki. Cholera jasna. Dobra, z czym tu mogę wejść w interakcję? Zobaczmy, co tu... O kurde! Wow! Wow! Elegancko! To karty z mojej księgi wiedzy! Lepiej stąd spadaj! Ratuj się, póki żyjesz! Chyba, że chcesz, aby pożarły cię te ohydne warany! Nienawidzę waranów! Znak mówi, że w okolicy jest ich całkiem sporo. Te potwory wędrują sobie bez przeszkód po całej wyspie! Niezły widok! To tylko ostrzeżenie dla turystów. O-o! Załatwi mnie jak nic! Jestem świnią ciężkostrawną! Świnka, mała świnka! Daruj mi życie! Co ty? Zaraz cię wykończę! Muszę zachować łańcuch pokarmowy, kumasz? Piosenka! Tak bywa, że coś złego czasem zrobię tobie. Dowiedz się, że w mojej to naturze jest. Mam zęby, co łatwo wbiją się w sierść, jedna kropelka mego jadu niesie śmierć. Mogę połknąć cię z kopytami całości, bo nie ma szans, nie zamierzam dłużej już pościć. Mówią nam, że smoki w bajkach jedynie są. Chcę wam powiedzieć, że to błąd. Są na wyspie, która jest całkiem blisko stąd. A ta wyspa to Komodo. Tak bywa, że coś złego czasem zrobię tobie. Dowiedz się, że w mojej to naturze jest. Niebezpieczny ze mnie zimny gad, mój język bacznie bada świat. Nie wymagam wiele, mam na wszystko smak. Może i na ciebie. Jaszczurko, nie za wesoło ci. Posłuchajmy, jak to brzmi, moi mili. Bo właśnie w tej chwili z Indonezji tu przebywam. Kanibal się nazywam. Przeciwników niszczę sam i przewagę zwykle mam. Mówią nam, że smoki w bajkach jedynie są. Chcę wam powiedzieć, że to błąd, że są na wyspie, która jest całkiem blisko stąd. A ta wyspa to Komodo. Mówią nam, że smoki w bajkach jedynie są. Chcę wam powiedzieć, że to błąd. Są na wyspie, która jest całkiem blisko stąd. Blisko stąd. A ta wyspa to Komodo. Mówią nam, że smoki. Kurde, pod koniec piosenki aż mnie wzięło na kichanie, no ja pierdzielę, no. Masakra, o kurde. No dobra, słuchajcie, skoro tak wygląda sprawa, no to trzeba troszeczkę tutaj zagrać tak zwanym sprytem. A więc, skoro ten waran nie chce nas puścić, to my sprawimy, że on ucieknie. Cześć, Linda. Co robisz?
przygotowuję sobie kanapkę z szynką, głupko. A teraz spadaj! Wiesz, tu niedaleko turyści rzucają martwe kozy. Nie trzeba za nimi biegać ani na nie polować. Zero problemu. Turyści po prostu chcą popatrzeć, jak jemy. Ja nie jestem taka jak wy, udomowione sługasy. Jestem porządną samicą warana i nie będę uganiała się za ochłapami od turystów. Moją rolą jest polować i składać jaja. Ja uwielbiam polować, a jakbyś zapomniał, warany z Komodo są także kanibalami. Zatem zrywaj stąd, jeśli nie chcesz, żebym cię zjadła. Tak, na czym to ja skończyłam? Czy ja coś powiedziałem nie tak? Ej, mało brakowało. Wielkie dzięki, kolego. Pozwól, że dam ci to. Co to jest? A jak myślisz? To kanapka z szynką. Dzięki. Ej, spokojnie. To nie ze mnie. Myślałem, że to jest nieważne. Czemu tutaj wszystkie zwierzęta to są kanibale? Tak chciałbym się spytać. W ogóle tak by the way. My jesteśmy teraz w Kenii, czy my jesteśmy teraz w Indonezji? To mnie zastanawia. Niezły widok. Może zszedłbyś stąd? Pantera, zejdź stąd. Zejdź stąd. Bo tu chyba już i tak nic nie zrobię. Więc skoro tutaj nic nie zrobię, to wypadałoby teraz tam się udać. Do dżungli Borneo! Do następnej dżungli, dżungla Borneo, czy jakoś tak, kurde. Chyba dobrze zrozumiałem. Ej, fajny tu klimacik jest. Ja uwielbiam w ogóle te takie dźwięki, co są teraz w tle. Because ja bardzo lubię dźwięki z Raymana 1 na przykład. Gdzie na przykład zanim włączy się muzyka, to jest taki motyw przewodni, gdzie też tam ćwierkają sobie ptaszki i tak dalej. Ja bardzo coś takiego w grach lubię i tutaj tym bardziej to lubię, tak więc duże propsy dla... Przepraszam? Duże propsy dla twórców Hokus Pokus Różowa Pantera. A teraz idziemy tutaj zobaczyć, co tu w trawie piszczy. Siema! Jestem orangutanem, antropoidem. My, orangutany, jesteśmy gatunkiem zagrożonym. Na wolności jest nas już tylko 5000, jeśli nie mniej. Orangutan znaczy leśny człowiek. Stary, musisz nieco potrenować. Zapisz się na jakiś kurs, albo co? Heh. Cześć. Jestem nocnym stworzeniem i mam ogromne, świecące oczy, którymi nie mogę ruszać. Ale mogę za to przekręcić głowę o 180 stopni. To też rzadko coś przegapiam. Czy jesteś nośnikiem ludzkiej duszy? Nie jestem żaden nośnik. No kurde. A co to za mazia? Ciekawe po co to? O, graba panowie. Znalazłeś naszą wiadomość. Pozwól, że wyjaśnię ci, jak ją odczytać. Znak oznacza, że czworo z nas podróżuje. Te kształty zaś mówią, że podróżowaliśmy przez dwa księżyce, czyli dwa miesiące. Każdy z plemienia Dajak, bo tak się
nazywamy, wie, jak to odczytać. Okej. Wow, chyba lubicie tatuaże. To nasza tradycja. Każde ważne wydarzenie uwieczniamy tatuażem. Kiedyś kumple robili sobie buldogi z napisem Legia, ale to mnie nie kręciło. He, ciebie nie kręciło, bo pewnie byłeś z innego klubu. Ha, 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 ha. Dobra, to nie było śmieszne. Nie jesteś nośnikiem ludzkiej duszy, prawda? Czy ja ci wyglądam na tukana? Mój lud wierzy, że to właśnie tukan jest nośnikiem ludzkiej duszy. To najświętszy z ptaków. Nie mogę iść. Jestem za słaba. Od 2 dni nie miałam nic w ustach. Może kanapkę chcesz? Może chciałabyś kanapkę z... Widzisz? Wow, to kiedyś... Dobra, czyli oni tutaj nic nowego nie będą mówić chyba. Coś musiało stać się samcowi. Nie powrócił już od kilku dni. Pisklęta nie potrafią się wydostać. Ich dzioby są jeszcze maleńkie i słabe. Okej, czyli tutaj chyba już niewiele zrobimy, tak mi się wydaje. Więc moglibyśmy teraz udać się do... O kurde. Na wyspę smoku. Dobra, to już skipniemy trochę. Więc teraz tak, skoro nie uda nam się dostać dalej, jeżeli chodzi o tę część mapy, to musimy wrócić i pójść na następny kontynent. Tak mi się wydaje, bo tutaj już chyba niewiele zrobimy. Tak mi się, kurczę pieczone, wydaje. Musiałem trochę to skipnąć, ale no wiecie, o co chodzi, nie? Trzeba trochę zaoszczędzać czas, trzeba zaoszczędzać budżet. Tak więc teraz lecimy sobie tutaj. Tak mnie się wydaje oczywiście, ja się mogę mylić. Ze względu na to, że ja w to pierwszy raz gram, więc wiecie, tutaj polegam na zupełnie czymś innym trochę. O! Świetnie! Kolejne strony z mojej księgi wiedzy! Już za kilka chwil wejdziecie do tego kosza i wzniesiemy się w powietrze. Wtedy rozpoczniemy naszą podróż nad rezerwatem Masajów Mara. Ruszymy w kierunku Jeziora Wiktorii. Jezioro Wiktorii jest 2. co do wielkości jeziorem na świecie. Najgłębszym jeziorem jest zaś Bajkał, ale to już inna historia. O, rany! Urwał się uchwyt od linki regulującej moc palnika. Potrzebuję czegoś, żeby go zastąpić! Nie, nie! To nie jest dobra nowina! Proszę cię, znajdź coś, co by zastąpiło uchwyt! Inaczej nie wzniosę się z turystami ani na milimetr! No dobra, pomogę ci. Ale najpierw idźmy tutaj zobaczyć, co tutaj się dzieje, co tutaj w trawie piszczy, moi drodzy. Co tu mamy? Ojejku, to mi wygląda na dziób ptaka. Jakie to smutne. Jakie to smutne, tak czy siak bierzesz. Tam jest lew, król dżungli. My, lwy, podróżujemy w stadach, dochodzących nawet do 37 osobników. Nasze samice są mniejsze od nas i polują w grupach. A pomijając gadki dla turystów, to jak leci różowy. Leo, kolacja, chodź tu. Już idę, kochanie. Auć, to bolało. Cześć, jestem zebra. Jem rośliny. Trochę mam przerąbane, bo ciągle ktoś chce mnie zjeść. Całe szczęście, że mam te paski.
Dzięki nim polujące na mnie drapieżniki często tumanieją. Okej, to ma sens. Jestem hiena. Nieszczególnie mnie lubią, ale za to mogę zjeść wszystko. Żywe, martwe, stare, młode, obojętnie co tam ma. Cześć, jestem gepard. Zagrożony gatunek, jakby nie patrzeć. Gepardy są najszybszymi zwierzętami żyjącymi na ziemi. Wyciąga ponad 100 na godzinę i nawet się przy tym nie poce. No to nara. Nara. Trzymaj ta się, cześć. Ten nie chce z nami gadać. To może wąż? Wąż też nie chce. Słonie są największymi żyjącymi ssakami lądowymi, wiedziałeś? Jesteśmy inteligentnymi zwierzętami, ale to nam niewiele pomogło. I tak skończyliśmy w cyrku. A szkoda, szkoda, bo teraz jesteśmy gatunkiem zagrożonym. Niektórym ludziom bardzo podobają się nasze kły, więc kłusownicy wciąż na nas polują, aby je zdobyć. Straszne stworzenia z tych ludzi, nie ma co! To prawda, straszne stworzenia z tych ludzi. Zgadzam się w 100%, słoniu. Honorowy dawca owoców. O, biorę! Biorę! Żrafa jest najwyższym żyjącym zwierzęciem. Czasem dorastamy do 6 metrów. Ale, ale nie tylko szyję mamy najdłuższą. Oto! Język ma pół metra. Mogę zlizać lizaka jednym lizięciem. Spoko, ale kto pytał? Mnie nie interesuje twój język. Jak długi on jest? Witaj w Narodowym Parku Mara, rozciągającym się na ziemiach Kenii i Tanzanii. Możesz tutaj obserwować coroczne migracje antylop. Każdego roku prawie 1 000 000 z nas wędruje w poszukiwaniu wody. Wiele z nas padnie ofiarami lwów i hien, ale takie już jest życie. Trochę zasysa, ale w ogóle w porządku. Różowy? Różowa pantera? Hej, to ty? Nie wierzę własnym oczom! Hej, chłopaki, chodźcie! To mój kuzyn! Siema, siema! Kurczę, własnym oczom nie wierzę! Światowa gwiazda tu, w sercu dżungli! Kopę lat, mój stary! Wciąż masz ryk? Oj, nie wiem, minęło już trochę czasu. Pewnie nieczęsto warczysz w tych swoich programach telewizyjnych i kretyńskich grach komputerowych, ale tak przy okazji od pana kawał dobrej roboty. Dzięki, stary. Bardzo ci dziękuję. Hej, spróbuj, no co ty? Za stare, dobre czasy! Pokaż, co jeszcze potrafisz! No może raz. Instynkt to instynkt! Jakby nie patrzeć! Okej, to był bardzo dziwny dźwięk. Idźmy tam. Bo wydaje mi się, że tutaj już wszystko mogliśmy zrobić, tak na dobrą sprawę. Ze wszystkimi weszliśmy w interakcję. Siema, siema. Przychodzisz od misjonarzy? Coś za różowa ta sutanna. Cały świat uważa, że my, Masajowie, musimy zmienić naszą tradycję, by uniknąć zagłady. To nie do końca prawda. Potrafimy się przystosowywać. Kiedy trzeba, zaprzestajemy hodowli i zaczynamy polować. Jeśli to nie wystarcza, żywimy się roślinami. Wspieramy się wzajemnie i pomagamy sobie podczas emutai. Podczas emutai? Emutai oznacza czas klęski. Mój lud przeżył wiele klęsk i katastrof. Jedne straszne i okrutne, inne zaś nieco lżejsze. Choroby atakowały nasze stada, lecz mimo to przetrwaliśmy. I wciąż jakoś sobie radzimy. Tak długo, jak mamy nasze stada, tak długo przeżyjemy. Może mało wśród nas fajnych japi,
ale to ich problem, że nie potrafią zrozumieć, iż ktoś może żyć szczęśliwie zupełnie inaczej. Jak to jest z tymi stadami? Wygląda na to, że każdy Masaj ma swoje stado. Dlaczego? Niech oni ci odpowiedzą. Chłopaki, dawaj ta. O, piosenka kolejna. Więc zapalem pal. I zapalem pal. Masajem był, a na imię miał Masinta. Bóg uśmiechnął się do niego. Obiecał, że mu krowy da. Bogu za to i spytał, co może w zamian dać, a Bóg rzekł Masincie: to ode mnie dar. Lecz Bóg także go przestrzegał i rzekł głośno, że, cytuję: nie próbuj podglądać mnie. Stada z nieba szybowały w dół, jakże dziwne było to. Na widok ten gość jeden krzyknął, co czuł. Masinta chciał, by Bóg nie myślał, że to on. Zrozumcie go. Ta historia nie jest jedyną przyczyną, dla której Masaje gnają bydło. Jest jeszcze aspekt ekologiczny. Dużo chodzenia w poszukiwaniu wody i świeżego pożywienia zapewnia zdrowie koczowniczym ludom. Na